Jeśli chodzi o samo przygotowanie badań, zawsze to mówię, że dobre przygotowanie to jest podstawa. Te z pań, które zajmują się szyciem, to na przykład jak zabierają się do jakiegoś szycia większego czy mniejszego, to zanim się wyciągnie maszynę do szycia, nici i inne potrzebne akcesoria, to człowiek się przygotowuje, czyli szuka się wykroju, kompletuje się materiał, guziki i tak dalej. Jak panowie się zajmują majsterkowaniem, to też nie zaczynamy od razu działania, tylko najpierw planujemy cały proces. I od tego, jak zaplanujemy nasze działanie, bardzo zależy efekt końcowy. Dlatego zachęcam do tego, żeby dobrze sobie przemyśleć w swoim konkretnym, lokalnym kontekście, po co to badanie przeprowadzamy, tak? Co jest naszym celem. Jaka jest nasza ogólna strategia, czyli od czego zaczniemy, w jakiej kolejności, dlaczego w takiej i jakie to będzie miało konsekwencje. Jak zaczniemy od wywiadu, a nie od przeczytania dokumentów, no to możemy wyjść po prostu na idiotę, bo pójdziemy, będziemy pytać o rzeczy oczywiste i marnować ludziom czas. Jak wyruszymy z grubej rury z wnioskiem o informację publiczną, no to blady strach padnie na urzędników, nikt nie będzie chciał z nami potem rozmawiać. Więc to wszystko ma swoje konsekwencje. Pojawimy się na imprezie trzeźwościowej, to wszyscy będą stać na baczność, tak? I będzie taka super impreza trzeźwościowa. Więc trzeba bardzo starannie pomyśleć o tym, jaka jest cała nasza strategia. Pewnie będziemy robić różne rzeczy równocześnie, ale warto się nad tym wcześniej zastanowić i nad tym, jak poszczególne działania zamierzamy przeprowadzić. Antycypowanie spraw trudnych jest rzeczą, o której się łatwo mówi, a trudno robi. To na ogół wynika w praniu, ale przynajmniej należy mieć na uwadze to, że będzie trudno w niektórych momentach i nie unikniemy też jakichś drobnych porażek. Im więcej z tego jesteśmy w stanie przewidzieć, tym łatwiej nam będzie później na to reagować. I rzecz niesłychanie ważna, przed przystąpieniem do badań należy absolutnie w najlepszym możliwym stopniu znać narzędzia badawcze. Mamy tą komfortową sytuację, że narzędzia zostały za nas wymyślone, więc nie musimy tutaj specjalnie się trudzić, ale musimy te narzędzia dobrze zrozumieć. Więc każdy z Państwa powinien krytycznie przeczytać te materiały, które otrzyma, a następnie przemyśleć, czemu służy takie, a nie inne sformułowanie pytań w wytycznych do wywiadów czy w formularzu obserwacji. To są bardzo ważne rzeczy. Jak będę mówiła o wywiadzie, to może stanie się to bardziej oczywiste, że znajomość narzędzia jest podstawą do tego, żeby się swobodnie czuć w sytuacji terenowej. Czyli pewną pracę wykonujemy w domu, a potem zakasujemy rękawy i idziemy właśnie na imprezę albo na wywiad. Rzecz, która często ludzi wprawia w zakłopotanie. Pytania badawcze różnią się od pytań, które zadajemy osobom badanym. Zwłaszcza dotyczy to wywiadów, ale nie tylko, bo w trakcie obserwacji też Państwo będziecie na pewno rozmawiać z ludźmi. I zachęcam do tego, bo jest to bogate źródło informacji. Pytania badawcze to są te pytania, na które my szukamy odpowiedzi. Natomiast nie zawsze te same pytania będziemy zadawać respondentom z różnych względów, głównie dlatego, że oni trochę w inny sposób postrzegają rzeczywistość, oni trochę w innym miejscu siedzą, mają inną optykę. I podam Państwu parę przykładów pytań z prośbą o określenie, czy to jest nasze pytanie badawcze, czy to jest pytanie, które będziemy zadawać osobom u nas w gminie, z którymi będziemy rozmawiać. Pytanie, kto tworzy program, kto wpływa na konkretne zapisy tego programu. To jest pytanie badawcze, prawda? A jak można by było przejść od tego pytania do pytania bezpośrednio skierowanego do naszego rozmówcy? Właśnie, na przykład może... Jaki jest Pana wpływ na... Nie. Nie? A czemu nie? Czy to Pan też? Zapytamy, jaki jest Pana udział. Możemy tak zapytać, jaki jest Pana udział? Czym to grozi, jeżeli zapytamy, jaki jest Pana udział, albo jaki Pan ma wpływ, to na co się narazimy wtedy? Zależy, czy miał udział, czy nie miał. Jak miał, no to popłynie, będziemy mieć super źródło informacji, ale jak nie miał, to się trochę poczuje niekomfortowo, więc tu bym uważała, ale takie pytanie możliwie ogólne, na przykład skąd się bierze taki dokument jak program, tak? Przychodzimy, chcemy się dowiedzieć, skąd się to wzięło, jak to w ogóle powstawało, tak jak Pan powiedział, jak powstawał ten program. I wtedy ten człowiek, który w tym siedzi, on nam opowie, bo to jest jego historia, to jest jego program w dużej mierze, tak? To są ludzie, którzy tworzą ten program, oni się z tym identyfikują, tak jak każdy z nas jak coś stworzy, to może o tym gadać i gadać, więc dobre jest pytanie w miarę ogólne. Państwo macie pewne pytania wytycznych i za chwileczkę jak będziemy mówić o wywiadzie, to jeszcze będziemy o pewnych zasadach mówić, natomiast generalnie uczulam na to, żebyśmy pytań, na które sami chcemy sobie odpowiedzieć, niekoniecznie żebyśmy zadawali w dosłownym sformułowaniu osobom, z którymi rozmawiamy. To jest też kwestia pewnego wyczucia sytuacji, bo niektórym osobom oczywiście takie pytania zadawać można.
Pytanie z kwestionariusza obserwacji, z formularza obserwacji. Czy mieszkańcy wiedzą, że impreza ma charakter promujący trzeźwościowy styl życia? Czy to pytanie możemy zadać komukolwiek? Nie. Nie, generalnie w formularzu obserwacji są pytania typowo dla nas, tak? Czyli to nie jest pytanie, które będziemy zadawać uczestnikom tej imprezy albo jakimś postronnym obserwatorom, tylko to jest pytanie dla nas, bardzo wyraźnie to widać po sformułowaniu. I podobnie drugie pytanie, czy uczestnicy wiedzą, że impreza jest finansowana ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu? Też to jest pytanie w takim języku dosyć obiektywnym, suchym, więc oczywiście nie odpowiada ludzkiemu doświadczeniu. Natomiast jeśli trafimy na taką imprezę, to możemy zadawać pytania tego typu, tak? Czy podoba się panu ta impreza? O co jeszcze możemy pytać? Można kupić alkohol. Właśnie. A z jakiej okazji? Czyje to imieniny, prawda? Z jakiej okazji? Czy tutaj się sprzedaje alkohol? Pewnie nie, bo na imprezie pewnie się nie sprzedaje, ale można od razu zapytać, a gdzie tu najbliżej można kupić piwo czy jakiś inny alkohol, tak? I wtedy się okaże, że co prawda tutaj ta impreza jest wyłączona, ale 10 metrów dalej w każdym kolejnym sklepie można, tak? Więc jakby to też jest informacja, którą możemy pozyskać za pomocą pytań takich kierowanych do ludzi, takich informatorów z tłumu. Albo właśnie, kiedy ostatni raz była podobna impreza, prawda? Czy pytania takie odpowiadające temu kontekstowi, w jakim ci ludzie przyszli na imprezę. Raczej ludzie nie chodzą na imprezy wyłącznie dlatego, że są to imprezy trzeźwościowe. Są takie imprezy i ludzie chodzą z takich motywów, ale to jest specyficzna kategoria, głównie osoby, których problem alkoholizmu dotknął i które specjalnie wyszukują ten typ imprez, tak? Natomiast generalnie imprezy takie masowe raczej nie z tego powodu ludzi przyciągają, tylko dlatego, że jest wesoło, gra muzyka i po prostu jest impreza. Przechodząc do konkretnych metod. Pierwszą z takich metod, właściwie najbardziej może kojarzona z badaniami społecznymi metoda, to jest metoda wywiadu. I metoda wywiadu niekiedy jest mylona z badaniami ankietowymi, ponieważ często wygląda to podobnie. Jeżeli przychodzi ankieter i zadaje pytania, to myślę, że w większości przypadków nadal chodzi o badania ankietowe, czyli jest ustrukturyzowany ściśle kwestionariusz wywiadu, gdzie każdemu respondentowi zadaje się w identycznym brzmieniu pytania. Nasze badanie jest troszeczkę inne i to nie jest badanie ankietowe. Badanie ankietowe stosuje się wtedy, kiedy jest bardzo duża próba, czyli chcemy na przykład 100 osób, 200, 1000, chcemy w identyczny sposób o coś zapytać i sobie wyciągnąć z tego jakieś statystyki. Nam o to nie chodzi, nam chodzi o zrozumienie, tak? O zrozumienie jakiegoś zjawiska, więc nasz wywiad będzie takim wywiadem półustrukturyzowanym. A półustrukturyzowany to znaczy, że mamy pewne wytyczne. I są różne szkoły, jeśli chodzi o te wytyczne. Jedna szkoła mówi, że należy się trzymać wytycznych w takiej kolejności, w jakiej zostały ułożone, po to, żeby zapewnić taki minimum standaryzacji. Ale druga szkoła, bardziej bliska mojemu doświadczeniu, jest taka, że jak zaczynamy wywiad, to zawracanie na siłę do konkretnego pytania stwarza pewną sztuczność. I jeżeli respondent rozwinie pierwsze pytanie i przejdzie płynnie do siódmego, które mamy na liście, nie widząc, że mamy takie pytanie, to nie należy mu przeszkadzać, bo jak mu w tym momencie przeszkodzimy, to potem będzie mu ciężko wrócić i nam będzie głupio potem mówić, no wtedy już pan chciał powiedzieć, no to teraz niech pan powie. Więc lepiej jest ten czas. Lepiej jest podążać za takim naturalnym tokiem rozmowy, albowiem wywiad jest to nic innego jak moderowana rozmowa. I teraz słowo moderowana odnosi się do tych wytycznych, które mamy. Czyli my chcemy wyciągnąć określone informacje, chcemy konkretnych tematów dotknąć, ale z drugiej strony cały czas jest to rozmowa, czyli w dużej mierze ta rozmowa będzie miała charakter takiej rozmowy potocznej. Podkreślam, że to nie jest zwykła rozmowa, ale też nie jest to przesłuchanie, czyli nie zadajemy pytań w sposób wymuszony. Bardzo ważną zasadą, o której często chyba zapominają głównie początkujący wywiadowcy, to jest taka zasada, że bo ludzie przeżywają, jak robią pierwszy wywiad, zwłaszcza z członkiem miejscowej elity, bardzo przeżywają swoją sytuację, tak? Czy ja się odpowiednio zachowam, jak ja wypadnę, jak ja jestem postrzegany. Każdy z nas w nowym kontakcie zastanawia się, jak jest postrzegany. I teraz idziemy na wywiad z członkiem komisji i jesteśmy jednocześnie mieszkańcem tej gminy albo ościennej, więc sytuacja jest taka dla nas też trudna. I najlepsze nastawienie to jest nastawienie na to, że teraz ustępujemy miejsca tej osobie, tak? Ona jest bohaterem i my wyciągamy od niej informacje. Ona jest tym źródłem informacji, a my jesteśmy w sytuacji trochę ucznia, który przyszedł popytać o różne rzeczy osoby, która jest znacznie bardziej kompetentna, bo to my się uczymy o tym, jak to zjawisko wygląda, a ta osoba dysponuje informacjami.
I nasze podejście będzie bardzo dużo znaczyło, jeśli chodzi o jakość kontaktu, jaki nawiążemy i gotowość tej osoby do dzielenia się tymi informacjami z nami. Jest taka reguła, może dość okrutna, ale pozwoliłam ją sobie przytoczyć, że około 5% czasu wywiadu to jest to, co my mówimy, a 95% czasu to jest to, co mówi respondent. To już po tym widać, że to nie jest zwykła rozmowa, tak? Tylko jest to rozmowa, w której my zadajemy jakieś pytanie i się wycofujemy. Zdarzało mi się słuchać wywiadów, w których osoba prowadząca bardzo często komentowała, myśląc, że zachęci w ten sposób. I później analiza takiego materiału jest kłopotliwa, dlatego że tak naprawdę usłyszymy wtedy dużo własnych opinii i jak będziemy to potem analizować z notatek, to widzimy, że ten respondent chciał nam coś powiedzieć innego, albo zostaniemy z takim poczuciem, że chciał nam coś powiedzieć, a my go zagadaliśmy, tak? Przytłoczyliśmy go jakąś swoją historyjką czy jakimś swoim poglądem, więc trzeba się bardzo umiejętnie wycofywać po zadaniu pytania. I ponieważ ludzie siedzą w tym temacie, ci, z którymi Państwo będziecie rozmawiać, to oni powinni mówić chętnie i myślę, że te 95% tutaj powinno całkiem realnie wypaść. Czyli jak gdyby prowadzenie tej rozmowy składa się z bardzo ważnych dwóch elementów. Pierwszy element to jest aktywne słuchanie, ale drugi element to jest kierowanie tą rozmową. Czyli ten element moderowania polega na tym, że my kierujemy w określoną stronę. Ważne jest też to, że my często nawet nie wiemy, jakich poszukujemy informacji, czyli nastawiamy się w sposób możliwie otwarty na to, co respondent nam ma do powiedzenia.